Minęła 18.30. Mariusz Kruszczyński, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Wiem, że jest to dowód osobisty, a są zdjęcia. Ta wystawa ma pomóc w odnalezieniu rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wystarczy napisać do nas maila, podać dane. Ponad 2,5 tysiąca przedmiotów wciąż czeka na odbiór w niemieckich archiwach. Aresztowania, publiczne egzekucje. Nie tylko historycy wspominali rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń września 1939 roku. Wielu miejsc straceń, wielu ofiar jeszcze nie znamy. Przypomnienie tragicznych skutkach wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września 1939 roku. Bydgoski Szpital Biziela obchodził uroczyście 40 lat. Przed nami, pracownikami szpitala, jest wiele kolejnych wyzwań. Deficyt kadr. To jest najważniejsza rzecz, z którą musimy sobie radzić. Sprzeciwiali się komunizmowi i walczyli o wolną Polskę. 57 działaczy opozycji demokratycznej zostało dziś odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki. Działał m.in. w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruchu Młodej Polski oraz NSZZ Solidarność. Dziś Piotr Koprowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Jestem bardzo szczęśliwy, że Polska pamięta o opozycjonistach, chociaż jest to troszeczkę czas, to długo trwało, ale bardzo, bardzo jestem wdzięczny państwu polskiemu, że pamięta o ludziach, którzy byli prześladowani i represjonowani. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. To jedna z bardzo ważnych działalności Instytutu Pamięci Narodowej, aby odznaczać ludzi, którzy dawali świadectwo walki o wolną i niepodległą Polskę. Widzieliśmy dzisiaj na sali wielu zasłużonych ludzi, którzy działali w różnych środowiskach. Byli rolnicy indywidualni, członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkowie Solidarności, wiele dzielnych kobiet i mężczyzn. Podczas uroczystości odznaczono 57 osób, w tym 11 pośmiertnie. I choć nie walczyli z bronią w ręku, to za czynny opór często płacili wysoką cenę. Osoby represjonowane w latach 1956-1989 niestety straciły bardzo często dzieciństwo, swoje lata młodzieńcze, nie mogły kontynuować nauki w szkołach czy też uczęszczać na studia. Jesteśmy winni tym ludziom wdzięczność, jesteśmy im winni oddać hołd. Oni ryzykowali, oni poświęcali swoje kariery, ryzykowali nie tylko swoim życiem, ale też losem i bytem swoich rodzin. I choć opozycjoniści poświęcili wiele, to podkreślają, że wolność ojczyzny jest bezcenna. Pozostaje w nas obowiązek walczenia, ponieważ wolności nigdy nie daje się na zawsze. O tą wolność musimy walczyć. Bydgoszcz, Monika Komisarek. Legitymacja szkolna, puderniczka czy obrączka to przedmioty należące do byłych więźniów obozów koncentracyjnych, których rodzin nie udało się jeszcze odnaleźć. Przed delegaturą Bydgoskiego Instytutu Pamięci Narodowej otwarto wystawę zatytułowaną Stolen Memory, skradziona pamięć, która ma umożliwić krewnym byłych więźniów odzyskanie pamiątek pobliskich. Tak stało się w przypadku pochodzącego z Aleksandrowa Kujawskiego Tadeusza Markowskiego, który zmarł w obozie Neuengamme. Dziś jego rodzinie przekazano należące do mężczyzny dokumenty. Urodził się w 1914 roku w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie pracował jako kierowca. Gdy wybuchła II wojna światowa, Tadeusz Markowski zaginął. W 1944 roku został zesłany przez nazistów do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Tam zmarł po 2 miesiącach. Dzięki działaniom Instytutu Pamięci Narodowej i instytucji Arolsen Archives pamiątki po Tadeuszu Markowskim trafiły do jego krewnych. To wielkie wydarzenie, że po tylu latach znów Tadeusz żyje w naszej rodzinie. Wiem, że jest to dowód osobisty, a są zdjęcia, po których potwierdziłam jego tożsamość z naszą rodziną, bo jest zdjęcie mojej prababci, czyli jego mamy. Dzięki kampanii Stolen Memory od 2016 roku ponad 550 rodzin z 42 krajów, w tym 120 z Polski, otrzymało skradzione przez nazistów pamiątki po swoich krewnych.
To jest bardzo dużo biżuterii, zegarki kieszonkowe, biżuteria, rodzinne, zdjęcia rodzinne, dokumenty, tak jak legitymacje szkolne młodych Polaków i też rzeczy osobiste użytku codziennego. On był najmłodszy z tej trójki. Dla rodzin zwrot rzeczy osobistych to kamień milowy na drodze do rekonstrukcji losów zmarłych krewnych. Kampania ma jednak także szersze znaczenie. Współpraca Instytutu Pamięci Narodowej z Arolsen Archives jest też nadzieją na próby przywracania sprawiedliwości. Jest jedynie nadzieją, bo wiemy, jak wiele jeszcze musi zostać wykonane we współpracy Polski z naszym zachodnim sąsiadem. Ponad 2,5 tysiąca przedmiotów wciąż czeka na odbiór w niemieckich archiwach. W odnalezieniu krewnych ich właścicieli mają pomóc między innymi wystawy. Przed delegaturą IPN w Bydgoszczy stanęło 12 plansz. Na nich widać przedmioty, które jeszcze nie trafiły we właściwe ręce. Mamy taką skróconą drogę dostępu do naszych zbiorów archiwalnych właśnie dla osób, dla rodzin, które poszukują bliskich, które zginęły w czasie II wojny światowej. Wystarczy napisać do nas maila, podać dane, a my na tego maila odpowiemy. A odnalezione pamiątki mogą mieć nieocenioną wartość nie tylko dla rodzin, ale także dla badaczy. Historycy przekonują, by starych dokumentów nie trzymać w szufladzie, a na przykład przekazać je w depozyt do Instytutu Pamięci Narodowej. Gdzie będą służyły pokoleniom, gdzie będą bezpieczne, gdzie będą także wykorzystywane przez naukowców. Wystawę przed budynkiem bydgoskiego IPN można oglądać do 19 września. Następnie ekspozycja trafi przed Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Bydgoszcz, Monika Komisarek. W rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń września 1939 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa z udziałem historyków od lat badających wydarzenia, do których doszło po ataku Niemiec w czasie kampanii wrześniowej. Konferencję przygotował Instytut De Republika, a towarzyszy jej wystawa. Panowała ogólna atmosfera rzekomej krzywdy, jaką wyrządził Niemcom traktat wersalski. Naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. W słowa między innymi George'a Santayany wsłuchiwali się politycy, naukowcy oraz młodzi ludzie podczas konferencji, której celem było zachowanie pamięci. Przypomnienie tragicznych skutkach wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września 1939 roku, których następstwa trwały przez kolejne lata wojny i skończyły się bardzo poważnymi represjami Polaków. Przy jednoczesnej propagandzie te represje niemieckie stosowane wobec mieszkańców Bydgoszczy to między innymi aresztowania, publiczne egzekucje na Starym Rynku czy masowe mordy. Wielu miejsc straceń, wielu ofiar jeszcze nie znamy, gdzie zostały złożone choćby prezydenta ostatniego Bydgoszczy. To jest wielki, wielki problem. Jak i Dolina Śmierci, liczba ofiar, ekshumacja była przeprowadzona szybko, bezpośrednio po wojnie. W konferencji wzięli udział wybitni badacze historii z uniwersytetów i szkół wyższych z Bydgoszczy, Torunia, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. A towarzyszyła jej wystawa, powstała 2 lata temu, aby upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, tak aby nie było wątpliwości, że... Podstawowe przecież fakty są takie, że to właśnie duża mniejszość niemiecka w Bydgoszczy, ta zgromadzona, zgrupowana przecież w oddziały Selbstschutzu, razem z żołnierzami Wehrmachtu dokonywali aktów napaści na polską ludność cywilną. I tak ona podjęła tą nierówną walkę. Tylko w ciągu zaledwie kilku pierwszych miesięcy pod okupacją niemiecką zginęło około 5 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Pamięć o pomordowanych uczczono symbolicznym złożeniem wieńców na cmentarzu bohaterów Bydgoszczy. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Szpital Uniwersytecki imienia doktora Biziela w Bydgoszczy działa już od 40 lat. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa lecznica modernizuje szpitalne oddziały, a za ponad 2 lata powiększy się o kolejny budynek. Rozbudowa rozpoczęła się w maju. Dziś była okazja, aby podziękować pracownikom szpitala za zaangażowanie. Były wyróżnienia i medale, a na uroczystości obecny był minister zdrowia Adam Niedzielski. 40 lat minęło. Jak jeden dzień.
Kamień węgielny pod budowę szpitala przy ulicy Kornela Ujejskiego w Bydgoszczy wmurowano w 1974 roku, a pierwsi pacjenci zostali do niego przyjęci w 80. W tamtym czasie z budżetu państwa powstało w kraju kilkanaście takich obiektów. Minęło 40 lat i szpital się zmienia, potrzebuje nowych pomieszczeń. Dlatego też w maju rozpoczęto jego rozbudowę. Na razie trwają prace ziemne, zakładane są instalacje. Nowy obiekt pomieści 11 sal operacyjnych, więcej niż jest teraz stanowisk intensywnej terapii. Przebudowany zostanie obecny budynek tak, aby połączył się z nowym skrzydłem, a na dachu będzie lądowisko dla śmigłowców. Koszt inwestycji to ponad 360 milionów złotych. Finansuje ją Ministerstwo Zdrowia. Nam w tej chwili ani personelu medycznego, pielęgniarskiego, ani lekarskiego właściwie nie brakuje. Jakoś sobie radzimy. Gorzej jest z tym, że procedury, które wykonujemy, są, wydaje nam się, niektóre przynajmniej za słabo wycenione. Minister zdrowia Adam Niedzielski, obecny na jubileuszu 40-lecia szpitala, zapowiedział, że dobra jakość usług medycznych będzie lepiej wynagradzana. Powinniśmy w zdecydowanie większy sposób postawić na tą jakość leczenia i nie tylko na poziomie certyfikacji, tylko na poziomie po prostu płacenia za tą lepszą jakość. I taki projekt ustawy przygotowaliśmy, on jest już złożony do konsultacji publicznych. To ważne, tym bardziej, że szpital już w nowym budynku chce dalej rozwijać hematologię czy przeszczepy szpiku. Udaje się pomagać Państwu w tym, co potraficie robić najlepiej. Potraficie fantastycznie leczyć wielu ludzi z całej Polski. Za wkład w rozwój szpitala i długoletnią pracę odznaczono kilkudziesięciu pracowników lecznicy. Krzyże zasługi przyznał minister zdrowia. Na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego dyrektor Wanda Korzycka-Wilińska otrzymała specjalne wyróżnienie, medal stulecia odzyskania niepodległości. Chciałbym też serdecznie podziękować za ten okres, bardzo trudny okres dla nas wszystkich, pandemii, bo to był wyjątkowy sprawdzian. Bydgoskie lecznice zdały ten egzamin, otwierając oddziały leczenia dla zakażonych koronawirusem. Krystyna Rymaszewska, TVP Trzy Bydgoszcz. O obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i przyszłości ratowników medycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim rozmawiała Krystyna Rymaszewska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Przewiduje pan, że na koniec października możemy spodziewać się 1000 zakażeń dziennie, a kiedy ta kulminacja fali, czwartej fali? Precyzyjnie mówiąc, to na koniec września już możemy spodziewać się 1000 zakażeń dziennie. Na koniec października prognozujemy, że te liczby mogą nawet osiągać 5000, ale te prognozy, które są bardziej odłożone w czasie, no niestety one są obciążone większym ryzykiem, więc na razie koncentrujemy się na tej perspektywie wrześniowej. Widzimy, że to apogeum pandemii jest przewidywane ewentualnie na listopad. Stąd tak ważne są te szczepienia, a jest już decyzja o podaniu trzeciej dawki szczepionki osobom, które szczepiły się wcześniej i są to osoby o obniżonej odporności, ale okazuje się, że tylko te, które przyjmowały szczepionki mRNA, czyli Pfizer i Moderna. Dlaczego tylko te? Tak, rzeczywiście na razie zdecydowaliśmy się ograniczyć do mRNA. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest o wiele większa dostępność badań i artykułów naukowych w zakresie szczepień mRNA i tutaj to podanie kolejnej dawki jest rzeczywiście wskazywane jako duża pomoc dla osób z upośledzoną odpornością. Panie ministrze, nie obawia się pan, że podczas tej czwartej fali pandemii może zabraknąć obsady karetek? Pytam o ratowników medycznych, tych zatrudnionych na kontraktach. W wielu miastach składają wypowiedzenia. W Bydgoszczy ponad 60% załogi, to jest dużo. Ja wiem, że minister zdrowia nie zatrudnia ratowników, ale dyrektorzy sami mówią, że nie mają na to pieniędzy i apelują do ministra o zwiększenie tak zwanej stawki dobo karetki. Tak, czy są na to pieniądze? Chcemy zweryfikować, na ile te koszty czy środki, które przekazujemy, są właściwe, odpowiednie do tego obciążenia kosztowego. Poprosiłem Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji właśnie o to, żeby zbadała w najbliższym czasie, jak powinna wyglądać zaktualizowana wycena tych usług. Jeżeli będziemy mieli argumenty ze strony agencji, że rzeczywiście mamy pewien rozdźwięk wyceny w tej chwili w stosunku do tego, co jest w rzeczywistości,
to na pewno będziemy chcieli popracować nad tym, żeby zwiększyć. Ale na tą chwilę widzimy, że wycena pozwala generować zyski poszczególnym stacjom ratownictwa. Czy jeszcze we wrześniu będzie wiadomo? Tak, tak. Będziemy starali się, żeby w ciągu tak naprawdę tygodnia, dwóch mieć już odpowiedź na to pytanie. Ja tutaj zobowiązałem prezesa OTMIT-u, żeby do przyszłego tygodnia przedstawił odpowiednie rachunki. Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Ponad 600 tysięcy złotych na wystawę multimedialną i iluminację Mysiej Wieży. Zachęcali do oddawania krwi. Teraz im podziękowano. Ponad 600 tysięcy złotych na 600-lecie Kruszwicy. Pieniądze, które miasto otrzymało z budżetu państwa, zostaną przeznaczone na kolejny etap rewitalizacji Mysiej Wieży. Powstanie wystawa multimedialna i nowoczesna iluminacja zabytku. Dzisiaj jestem po to, by przekazać od pana premiera tak naprawdę tą dobrą wiadomość. Nie tylko dobrą wiadomość, ale i taki swoisty prezent. Na 600-lecie Kruszwicy 689 tysięcy zwnioskowanej kwoty przez pana burmistrza na właśnie dalsze prace rewitalizacyjne Mysiej Wieży. Myślę, że tym bardziej wszyscy mieszkańcy będą mogli jeszcze bardziej ją w zachwycie się nią chwalić przyjezdnym, a dla turystów będzie to tym większa atrakcja. W ramach tej kwoty mam nadzieję, że uda nam się zrealizować część takiego dość szerokiego projektu polegającego na budowie takiej wystawy multimedialnej, która uatrakcyjni wnętrze Mysiej Wieży. Do tego jest jeszcze pomyślana nowoczesna iluminacja tego zabytku, która pozwoli na takie bardzo profesjonalne podświetlenie samej wieży i otoczenia. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie pana premiera i pana ministra dla Kruszwicy, dla tego regionu. Wcześniej już kilka lat temu za 850 tysięcy złotych między innymi zostały oczyszczone cegły wewnątrz Mysiej Wieży, odbudowane również zrewitalizowane schody. Sytuacja samorządu terytorialnego była głównym tematem forum samorządowego w Jabłonowie Pomorskim. Poza przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli gościem spotkania był marszałek Senatu. Tomasz Grodzki odwiedził także Grudziądz, gdzie upamiętniono postać Wiktora Kulerskiego, dziennikarza i działacza politycznego. Był nauczycielem, dziennikarzem, redaktorem Gazety Grudziąckiej, która w 1914 roku była największym polskim czasopismem. Był też działaczem politycznym. Wiktor Kulerski to zasłużona postać nie tylko dla Grudziądza, ale całego dawnego województwa pomorskiego. Ta działalność to rozpoczęła się wcześniej w Sopocie, gdzie mój pradziadek otworzył pierwszy pensjonat polski dla polskich turystów i napisał pierwszy przewodnik w języku polskim po Sopocie. Uroczystości miał związek z zaplanowaną na przyszły tydzień inauguracją wystawy poświęconej temu słynnemu Grudziądzaninowi. W przyszłym tygodniu w Senacie procedowany też będzie projekt uchwały ku czci tego działacza niepodległościowego. Zabiegał o to, żeby rzeczywiście polityka była przyjazna i żeby ta polityka służyła mieszkańcom, służyła ludziom i służyła do budowania przyszłości narodu. Taki był Wiktor Kulerski. Z radością przyjąłem inicjatywę pana senatora Bobera, pana senatora Klejny i innych senatorów, aby uczcić go specjalną uchwałą, która mam nadzieję przejdzie jednogłośnie na najbliższym posiedzeniu w dniu 10 września. Marszałek Senatu gościł także w Jabłonowie Pomorskim, gdzie złożył wiązanki kwiatów pod pomnikiem błogosławionej matki Marii Karłowskiej. A następnie wziął udział w forum samorządowym, podczas którego rozmawiano o samorządzie. Nie tylko o jego zadaniach, ale na przykład o podziale pieniędzy w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Problemy, wyzwania i trendy współczesnego budownictwa. W Toruniu trwa drugie regionalne forum inżynierskie. W dyskusji uczestniczą przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa z całego kraju.
dotyczącego współczesnych problemów w naszej branży działo się dużo. Budownictwo było tą branżą, która tak niespecjalnie ucierpiała podczas pandemii. Prace budowlane na budowach, projektowe cały czas trwały. W międzyczasie zmieniło się prawo budowlane. Bardzo dużo wydarzyło się w zakresie cyfryzacji. Zmieni się funkcja projektu budowlanego. Ten projekt budowlany będzie już można składać w formie cyfrowej. To są bardzo duże zmiany i warto o tym mówić. W czasach zdalności, kiedy spotykamy się nie tak bezpośrednio, przede wszystkim dostarczają nam tych problemów kolejne pomysły związane z uproszczeniami, które nie zawsze prowadzą do zakładanego efektu, a mogą przyczyniać wielu problemów w naszej codziennej pracy. A więc kwestie związane ze zmianami prawa budowlanego, z wdrażaniem tych pomysłów. Nie boimy się budować odważnie. Taka współpraca, taka wymiana poglądów bardzo dużo owocuje i przynosi efekty tego, że coraz mniej jest wszelkiego rodzaju katastrof budowlanych, coraz mniej wszystkich błędów w procesie budowlanym. To jest bardzo właśnie takie zadanie takiej poważnej, takiego poważnego forum, jakim jest w tej chwili forum w Toruniu. Przez całe wakacje zachęcali do tego, by oddawać krew. W Toruniu podsumowano kampanię Powiat Dobrych Ludzi. Łącznie zorganizowano 11 zbiórek krwi, a w akcję zaangażowało się kilkaset osób. Jest to rzecz, której nie da się wyprodukować. A oddając krew, możemy uratować zdrowie i życie drugiej osoby. W ten sposób wspólnymi siłami powiat toruński przez 11 tygodni promował ideę honorowego krwiodawstwa. Na apel w sumie odpowiedziały 422 osoby, co oznacza, że w walce o życie wsparcie otrzymało ponad 1200 pacjentów. Powodzenie tej akcji sprawia, że myślimy już o następnych. Krew będzie potrzebna zawsze i dlatego to nawet nie mogą być akcje, to musi być pewien proces, który będzie trwał w kolejnych latach. Do kampanii Powiat Dobrych Ludzi przyłączyli się mieszkańcy Grębocina, Chełmży, Łubianki czy Czernikowa. Łącznie specjalnie oznaczony krwiobus na swojej trasie miał 11 przystanków. Organizatorom zbiórek wręczono podziękowania. Podczas wakacji jest bardzo dużo wyjazdów. Wiadomo, wyjazdy wiążą się z jakimiś tam wypadkami. I brakuje tej krwi, brakuje takiej pomocy dla osób potrzebujących tą krew. I myślę, że dlatego te akcje wakacyjne są tak bardzo ważne. Przychodzą i młode osoby, i starsze osoby, też w Grębocinie. Przyszło małżeństwo ponad 50 lat, którzy pierwszy raz oddali krew. Bardzo się ucieszyli, że krwiobus się pojawił w Grębocinie, że ktoś ich zachęcił do oddawania tej krwi. Zebraną krew przekazano do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Toruń, Olga Taraszka. Ma służyć przede wszystkim rolnikom i myśliwym. We Włocławku otwarto nową pracownię do diagnostyki wirusa afrykańskiego pomoru świń. Koszt inwestycji to blisko 6 milionów złotych. To laboratorium jest bardzo ważne dla naszego regionu, ale również dla całej Polski, bo powoduje, że szybkość zbadania potencjalnych próbek czy dzików, czy już samej trzody chlewnej, jej odległość, czas jest tutaj bardzo istotny i ważny i to laboratorium ma przede wszystkim właśnie takie zadanie. Te budynki są naprawdę rzeczywiście w bardzo wysokim standardzie. Wszystko jest sterowane elektronicznie, każde pomieszczenie ma inne pociśnienie. Także nie ma możliwości wydostania się tego wirusa. Okienko budowcze, to są płytki. Stosujemy metodę grodzenia się repelentami i to jest 145 km od Grudziądza poprzez Brodnicę aż do końca prawie powiatu rypińskiego. I to na pewno powinno nas ochronić od ASF-u na razie. To jest ten system zamknięty laboratoriów i podciśnienia. Nasze laboratorium w tej chwili jest drugim laboratorium w kraju, jeśli chodzi o taki system budowy laboratorium. Mamy bardzo dobre wyposażenie, dysponujemy naprawdę najwyższej klasy sprzętem do wykrywania wirusa DNA afrykańskiego pomoru świń. W naszym laboratorium możemy wykonywać 1000 próbek dziennie. Na zbliżeniach czas na informacje sportowe Hubert Malinowski.
Witam Państwa. Ruszyła Lotto Superliga Tenisa Stołowego na inaugurację. Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz pokonała uczelnię państwową Zamość 3-2. Za to Kruszwica staje się w ten weekend stolicą europejskiego wieślarstwa. Na torze regatowym Jeziora Gopło już jutro rano rozpoczną się młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Dzięki wieloletniemu wsparciu ta infrastruktura sportowa została podniesiona na wyższy poziom. I również tegoroczne mistrzostwa byłyby trudne do zorganizowania bez znaczącego wsparcia, które otrzymaliśmy od rządu. Więcej na ten temat oczywiście w naszym serwisie o godzinie 21.40. Do zobaczenia. Znaczy w weekend pogoda będzie sprzyjała aktywności ruchowej. O tym już teraz Angelika Bednarska. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszy weekend września cała Polska będzie skąpana w słońcu. Czeka nas jednak spory kontrast termiczny pomiędzy zachodem a resztą kraju. W naszym regionie termometry w cieniu wskażą około 19 stopni. Ludowe przysłowie głosi, że gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. Wygląda na to, że w tym roku mądrość ludowa się sprawdzi. Jak na razie na mapach synoptycznych większych zmian nie widać. Dobre wieści są takie, że po weekendzie słońce nas nie opuści, a temperatura z każdym dniem będzie coraz wyższa. Więcej informacji już za chwilę. Do zobaczenia. I z pewnością na takie dobre wieści czekamy. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam Państwa i do zobaczenia.